Czy kojarzycie taki obrazek z cyrku, gdzie człowiek tresuje lwa i trzyma w jednym ręku bat, a w drugim trzyma taboret i tym taboretem oddziela się od tego lwa? Kojarzycie taki obrazek? Zobaczcie, ten taboret ma cztery nogi. Gdyby to był dziki z jedną dzidą, to lew by machnął łapą, wytrącił tą dzidę z ręki dzikiemu i by się dzikim zajął. Ale to nie jest jedna dzida, tylko to są cztery nogi. System decyzyjny lwa zostaje sparaliżowany, bo on nie wie, który ma zaatakować i jest paraliż. I wtedy treser może go tresować. Nawet może niekoniecznie używa tego bata. Paraliż. Cztery potencjalne cele do ataku, a lew ma tą zdolność, że on sobie świetnie poradzi, kiedy to będzie jeden cel. W tym filmie chcę mówić o tym, dlaczego uważam, że wynik wyborów nie ma większego przełożenia na życie człowieka, który wzrasta, który rozwija się duchowo. To tak tytułem wstępu. Taka metafora, taki obrazek. Teraz wam pokażę kolejny obrazek. Kochani, ja robiłem kiedyś taki wykład, robiłem taki materiał o polaryzacji. I tutaj będą elementy tego wykładu. Tam rysowałem taki obrazek. Zobaczcie. Mówiąc o tym, że nasze społeczeństwo jest zaprojektowane. Projektowano je przez wieki i dzisiaj mamy tego końcowy efekt. I mamy spreparowane trzy drogi. Mamy, wiadomo, drogę w lewą stronę, mamy drogę w prawą stronę i mamy trzecią drogę, o czym mówiłem już dawno temu, że jest stworzona też trzecia droga. Ale jak widzicie, ten labirynt, którąkolwiek z dróg, byście nie wybrali, o, to jest treser właśnie tutaj, który trzyma w tym wypadku trójząb. Przypominam, że ten trójząb diabła, no właśnie, też jest trójzębem. Którąkolwiek drogę byście nie wybrali, trafiacie w to samo miejsce. Jakby wasza energia zostaje w kręgu, którąkolwiek z tych dróg nie wybierzecie. Tutaj są takie rzeczy, które ludzi z tej strony na tyle rażą, są na tyle obrzydliwe dla ludzi z tej strony, że oni powiedzą, że my jesteśmy przeciwko temu. I z tej strony są takie rzeczy, które dla ludzi z tej strony są na tyle obrzydliwe, że ci ludzie powiedzą, że są przeciwko temu. I więc jest jeszcze jakaś trzecia droga, ale energia cały czas zostaje w kręgu. To był odcinek 276. To była chyba to jest jedyna zapowiedź wykładu, którą zostawiłem, bo ona uważam, że była wartościowa. Głównie przez właśnie ten obrazek, przez ten labirynt, bo ja tam podaję drogę do wyjścia z tego labiryntu. Jaka jest droga do wyjścia z tego labiryntu, skoro nie w lewo, nie w prosto i nie w prawo? Tutaj, kochani, chciałbym wam wprowadzić i zaznajomić was z takim pojęciem, które polecam, żebyście się zainteresowali, szczególnie jeżeli macie dzieci. To jest myślenie lateralne. Żeby wyjść z tego labiryntu, trzeba w ogóle zmienić perspektywę. Ja cały czas idę do tego, żeby wam powiedzieć, że uważam, że człowiek, który wzrasta, odpowiedź, że wynik wyborów nie ma większego przełożenia na jego życie. Tu się kłóci ego. Ego z ego z ego z ego. Ludzie się kłócą. Jest generowana energia, która zasila ten diabelski młyn. Znacie pojęcie obłęd? Znacie pojęcie błędne koło? Znacie pojęcie diabelski młyn? Kręci się i miele. Więc jaka jest droga do wyjścia z tego labiryntu? Myślenie lateralne. Moi drodzy kochani, trzeba zmienić perspektywę. Ja podałem podpowiedź. Ten, kto wzrasta, jedyna droga do wyjścia z tego labiryntu to jest droga do góry. Wzrastam, wychodzę ponad te mury, widzę to wyraźnie z góry, widzę te trzy drogi, jestem ponad tym, wychodzę z tego labiryntu. Myślenie lateralne i w tym momencie na chwilę pauza. Kochani.